Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu, a dziś, tak jak w większość piątków, ostatnio w każdy, przygotowałem dla Was kolejny odcinek z cyklu Strzelnica. W nim jak zwykle omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 1, Battlefield 4 albo też Battlefield Hardline. No i jak zawsze na początku przypomnę Wam zasady. Jeżeli chcielibyście, aby to Wasza propozycja została omówiona w odcinku kolejnym, zostawiacie ją w komentarzu pod odcinkiem najbardziej aktualnym, a ja po kilku dniach sprawdzam, które trzy propozycje dostały najwięcej lajków i spośród tych trzech propozycji losuję tą, która zostanie omówiona właśnie w kolejnym odcinku. Proszę Was jak zawsze, sprawdźcie najpierw, czy ta propozycja nie była już omawiana, bo mamy grubo ponad 100 odcinków Strzelnicy. A po drugie zastanówcie się, czy omówienie takiego gadżetu, szczególnie gadżetu, miałoby sens. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że tak, no to tą propozycję wrzućcie. Im więcej propozycji, tym ciekawsza będzie rywalizacja. Lub lajkujcie taką, która Wam się właśnie spodoba. No a komu udało się w tym tygodniu? O, proszę, sam Osama Bin Laden zaproponował SVD-12, jeden z DMR-ów dostępnych w Battlefield 4. Pisze, że próba 15, być może, nie sprawdzałem, w końcu się udało. Rozpoczniemy oczywiście od statystyk, wspierając się grafiką z portalu simfic.com. No i na początek szybkostrzelność. Niestety to jest najgorsza szybkostrzelność dostępna w klasie DMR-ów w Battlefieldzie 4, zaledwie 260 strzałów na minutę. Jeżeli chodzi o prędkość wylotową, to jest troszkę lepiej, choć nie do końca super, bo tutaj mamy 590 metrów na sekundę, co jest wartością średnią, jeżeli chodzi o DMR-y. Mamy takie, które strzelają 670 chyba metrów na sekundę nawet, więc tak jak widzicie, nie jest to wartość najlepsza. Nie jest najgorsza, no ale też nie jest to coś super idealnego. Maksymalny zasięg prawie 3 km. Biorąc pod uwagę to, że nie mamy celowników na długi zasięg, raczej wynik nie do osiągnięcia. Kolejna rzecz, która nie wyróżnia jakoś specjalnie tej broni, to jest model obrażeń. Oczywiście mamy tutaj zabicie trzema trafieniami na każdym dystansie, czyli maksymalne 45 do około 18 metrów, nie, to będzie 15 metrów. Potem te obrażenia zaczynają opadać do minimalnych 38, powyżej metrów 60. No i po raz kolejny jest to średni model, średni lepszy można powiedzieć, czyli mamy maksymalne 45, minimalne 38, ale ten damage opada szybciej niż w przypadku niektórych broni i minimalny jest od 60, a nie od 80 metrów, tak jak w przypadku innych DMR-ów. Znacznie lepiej sprawa prezentuje się, jeżeli chodzi o prędkości przeładowania. Niestety magazynek jeden z mniejszych, zaledwie 15 naboi się w nim mieści, plus jeden w komorze, czyli maksymalnie 16, ale za to, tak jak wspomniałem, prędkości przeładowania już o wiele bardziej zacne. 1,95 przeładowanie krótkie, 2,6 przeładowanie długie, więc w końcu coś, czym SWD czy SVD mogłoby się pochwalić. Jak wygląda kwestia odrzutu? Też nie jest to nic super, ale nie jest źle, jeżeli chodzi o tą klasę broni. Mamy 0,2 w lewo, 0,07 w prawo, więc w prawo praktycznie odrzut nie istnieje. No i 0,95 w górę, więc naprawdę mocno kopie. Przypominam, że snajperki mają około jedynki. Oczywiście szybkostrzelność mają o wiele niższą. No a tutaj mamy jedynkę przy takiej szybkostrzelności. Mnożnik dla pierwszego wystrzału także jeden, więc to mocno kopnie. To mocno kopnie i trzeba mocno rekompensować albo chwilkę odczekać. Ale o tym powiemy sobie troszkę więcej w podsumowaniu. Skończmy sprawę statystyk, wspominając coś o dokładności ognia w zależności od sposobu celowania i poruszania się. I to jest bardzo ważne, bo to jest karabin wyborowy, więc powinien wyborowo trafiać, aż tak jest. 0,125 ADS w bezruchu. Mało. W sensie dużo, czyli słabo. Nie wiem, czy było to sensowne. Nie jest to wartość tak dobra, jak ja bym się spodziewał. Oczywiście, jeżeli chodzi o DMR-y, to większość z nich ma taką wartość tutaj właśnie, ale 0,125 oznacza, że nie zawsze trafiamy w punkt.
a od takiej broni tego bym wymagał. Jeżeli chodzi o ADS w ruchu, to jest aż 1, więc staramy się w ogóle nie poruszać, w ogóle nie strajfować przy strzelaniu, szczególnie na te dystanse kilkudziesięciometrowe, na których ta broń teoretycznie powinna być najlepsza. Czy tak jest, to powiemy sobie później. No i hipfire 3 w bezruchu, 4 gdy się poruszamy. Oczywiście używamy go, gdy jesteśmy bardzo blisko, szczególnie jeżeli weźmiemy sobie celownik na średni dystans, ponieważ wtedy będzie nam łatwiej kogoś na tych kilku metrach wykończyć, a przynajmniej zranić na początku, aby potem sobie przycelować i go dobić. To tyle, jeżeli chodzi o statystyki. Szału tutaj wielkiego nie było. Teraz omówmy sobie kwestię dodatków i akcesorii. Tak jak wspomniałem przed chwilą, celownik na pewno jakiś na średni dystans, bo do tego ta broń jest skonstruowana. Ja wybrałem sobie Prizmę. Jeżeli chodzi o akcesoria, ja nie wybieram niczego. Można sobie wziąć laser, jeżeli ktoś chce mieć troszkę lepszy hipfire, ale według mnie laser na tym dystansie za bardzo zdradza pozycję, więc raczej z niego nie wolałbym nie korzystać. Nakładka na lufę, czy też modyfikacja, to... Ja wybierałem ciężką lufę. Wolę poprawić tą celność, to co wspomniałem przed chwilą, w ADS-ie nie jest idealnie. Ta ciężka lufa trochę sprawę poprawia, albo nawet znacznie poprawia. Oczywiście mamy większy odrzut, no ale wolę sobie radzić z odrzutem, a mieć pewność tego, że ten strzał przymierzony raczej trafi. No i ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o akcesoria, to jest kwestia chwytu. Ja wybieram tutaj chwyt pochylony, ponieważ chcę zmniejszyć odrzut przy pierwszym, czyli każdym wystrzale, bo tu nie mamy ognia automatycznego. No i tak właśnie ja składam SWD, ja tak biegam z tą bronią. No a jak mi się z nią biegało? Moi drodzy, sam nie wiem, prawdę powiedziawszy. To jest klasa broni, którą możemy po pierwsze użyć przy każdej klasie postaci w Battlefield 4. To jest broń jakby uniwersalna. Ja biegałem trochę z inżynierem, szczególnie na tych większych mapach, gdzie było więcej pojazdów. Trochę biegałem sobie z medykiem na strefie powodziowej, ponieważ tam jest troszkę walka w bliższym kontakcie i nie wybiegałem raczej tam, gdzie pojazdy się mogły znajdować, albo przynajmniej starałem się w ich pobliżu nie znaleźć. No i tak jak widzicie, można dobry wynik osiągnąć, można długiego killstreaka pociągnąć, ale pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim będziemy starać się trzymać wrogów na dystans, a jeżeli ten dystans będziemy skracać, to tylko do takich wrogów, których bierzemy z zaskoczenia i co do których będziemy mieli przewagę tą, że pierwsi zaczniemy strzelać. Przygłożenie wiecie, jak jest mocne w Battlefield 4, jak ktoś nas zacznie przygwarzać jakąś bronią automatyczną, to bardzo ciężko będzie nam trafiać. Jeżeli jeszcze my będziemy trafiani, to wiadomo, że ten rozrzut i ten podrzut jest, broni jest jeszcze większy i wtedy oddać te 3 celne strzały, tak jak wspomniałem przy modelu obrażeń, musimy 3 razy kogoś trafić. Jeżeli headshotik się zdarzy, no to spada ta ilość do 2 trafień i wtedy to jest idealna sytuacja, szczególnie przy walce na przykład ze snajperem. A żeby to trafić, to trzeba wyczuć taki optymalny dystans, kiedy możemy spamować, czyli strzelać tak szybko, jak ten karabin nam pozwoli, a kiedy powinniśmy troszkę odczekać, żeby właśnie ta celność powróciła do tej najlepszej wartości, żebyśmy zniwelowali już ten odrzut czy podrzut broni z poprzedniego strzału, żeby wykorzystać maksymalnie właśnie tę własność zabicia 2 czy też 3 trafieniami. Ten dystans, tak według mnie, to jest około 30-35 metrów. Do tego dystansu strzelałem szczególnie do przeciwnika, który się nie poruszał tak szybko, jak się dało. Powyżej starałem się troszkę dłużej odczekać, starałem się znaleźć ten właśnie rytm, w którym wiedziałem, że kolejne strzały będą raczej celne, kolejne strzały będę oddawał tak, aby nie zmarnować kolejnych naboi. Oczywiście, jeżeli przeciwnik się poruszał, albo jeżeli on odpowiadał ogniem, to czasami zdarzało mi się strzelać szybciej. No ale wtedy przeważnie te strzały nie były celne, przeważnie wtedy dawałem przeciwnikowi okazję na to, aby uciekł, aby się schował. Więc tak jak mówię, nie jest to najłatwiejsza broń do używania. Statystyki też nie są super, więc jeżeli miałbym ją ocenić, to dam jej, ja wiem, z 7, takie naciągane, szczerze mówiąc. Nie grałem się z nią źle,
żebyście mnie źle nie odebrali. Dobre wyniki też z nią osiągałem, ale po pierwsze są lepsze bronie i są bronie, które praktycznie wszystkie statystyki w tej grupie mają lepsze, co mnie trochę zdziwiło, jak sobie to analizowałem. Na przykład taki Skarys V ma wszystkie statystyki, wszystkie poza odrzutem pionowym, lepsze od tej broni. Lepsze albo równie dobre. Więc nie wiem, co się stało z balansem. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak, ponieważ zawsze mieliśmy tą właśnie metodę kamień, papier, nożyce, czyli jak masz jedną statystykę lepszą, no to inna będzie gorsza. W tym przypadku tego zabrakło. Być może nie są to różnice tak duże, aby się tym jakoś szczególnie przejmować. Lepiej mi się grało to już tą bronią ze względu na to, że w Battlefield 1 dużo gra, ma tam bardzo dużo broni, medyka, wszystkie praktycznie, prawie. To są bronie właśnie, karabiny samopowtarzalne, czyli mają taką samą charakterystykę użycia, więc przyzwyczaiłem się do nich bardziej niż do broni automatycznych i dlatego też pewnie tym SWD grało mi się całkiem nieźle. Moi drodzy, powoli sobie będziemy kończyć. Przypominam wam o zostawianiu swoich propozycji, o głosowaniu. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, nie zapomnijcie subskrybować i szerować. No a ja już odmeldowuję się i do następnego razu. Z tej strony mówił do was jak zawsze Miniu.